Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mieczysław Szczurek, ale nie będziemy mówić dużo o polityce. Zobaczymy. Będziemy mówić o starości. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Witam pięknie właśnie w domu spokojnej starości. Dzień dobry panie dyrektorze. Właśnie. W domu jakiej starości? Spokojnej. Spokojnej. Właśnie. Czy ta starość jest spokojna? A chce pan porozmawiać o starości w Polsce, tu czy na świecie? W Polsce, tu i na świecie. Jak to wygląda? To zacznijmy, jak to się mówi, od ogółu do szczegółu. Myślę, że na świecie, w krajach rozwiniętych, ta starość wygląda trochę lepiej niż u nas. Społeczeństwo się starzeje, o tym wszyscy wiemy. Bank amerykański Merrill Lynch przeprowadził kiedyś badania, z których okazało się, że w 2015 roku osoby w wieku tak zwanym 60+, to siła nabywcza ponad 7 bilionów dolarów. W 2020 będzie to już 15 bilionów, a to znaczy, że jakby na to nie patrzeć, jest to mniej więcej trzecia gospodarka w skali całego świata. Jeżeli pan do tego dołoży, że na przykład sama Unia Europejska wydaje około 25% PKB na starość rozumianą przez jakąś instytucjonalną pomoc, czy ogólnie pomoc osobom starszym, no to wie pan, jaka to jest ogromna siła nabywcza, jaka to jest ogromna gospodarka. Ale na świecie, myślę, że tak jak powiedziałem, w krajach wygląda to lepiej niż w Polsce. Jeżeli chodzi tutaj o nasz kraj, o Polskę, to mamy do czynienia z bardzo mocnym starzeniem się, dlatego że wchodzi w wiek starości grupa wyżu demograficznego z okresu powojennego i według naszych statystyk GUS-owskich do 2030 roku może sięgnąć nawet 3 milionów ludzi w wieku, zaznaczam, około 80 lat, jako że równocześnie mamy wzrost opieki medycznej, czyli ta starość się przedłuża. Demografia jest nieubłagana. Demografia jest nieubłagana i tutaj niestety nie możemy mówić o żadnym cyklu koniunkturalnym, dlatego że to trwa 10 lecia i to się nasila. Już w tej chwili szacuje się, że w ogóle na świecie grupa osób w wieku 65+ jest większa niż grupa, jak to mówią, 5-, czyli dzieci. A to jest zjawisko bardzo niepokojące, bo świadczy o tym, że społeczeństwo w skali całej kuli ziemskiej się starzeje. Natomiast w Polsce, wracając tutaj do naszego kraju, no niestety ta sytuacja nie jest taka dobra. Mówił pan, żebyśmy porozmawiali o świecie, o Polsce i o DSS-ie. No, kiedy zostałem dyrektorem tego domu w 2000 roku, a tworzyłem go od gołych ścian, bo był to obiekt po remoncie, po przebudowie, po remoncie. Pamiętam rok, dwa lata później, którejś jesieni byłem w słowackich Tatrach. Siedząc wieczorem w takiej góralskiej karczmie, pełnej zresztą ludzi właśnie w wieku troszkę starszym, zauważyłem, że co drugi toast wznoszony to było za szparkasę. Czyli mniej więcej za nasz ZUS. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jaka jest różnica między starością choćby tam, a u nas. U nas, gdzie jeszcze wtedy nie było tak rozwinięte i tam, gdzie te osoby starsze, to była potężna siła nabywcza, wymagający klienci, korzystający z biur podróży, z zakupów dostosowanych do nich. U nas to dopiero się wszystko rozwijało. Myślę, że w tej chwili jest coraz lepiej. Świadczą o tym zresztą choćby znowu statystyki naszego GUS-u, który podaje, że już ponad połowa ludzi w wieku ponad 65 lat jest zadowolona ze swojej sytuacji. Niestety tylko 1/3 jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. Ale myślę, że to i to... Największą bolączką są finanse. Największą bolączką w Polsce w tym momencie uważam, że będą finanse tych osób starszych, zwłaszcza z tymi mniejszymi emeryturami. Mhm. A czy Cieszyn jest przyjazny seniorom? Cieszyn jako miasto? Mhm. Na pewno tak, aczkolwiek no, ma pewne warunki historyczne, które sprawiają, że nie wszystko da się do tych osób starszych czy niepełnosprawnych dostosować. Mhm. A jak wygląda sytuacja tutaj w domu? Jak przebiega, ile jest osób? Jakie są warunki? Co trzeba zrobić, żeby... Znaczy, zacznijmy od tego dostosowania. Każdy dom w chwili obecnej musi być dostosowany do osoby niepełnosprawnej. Gdyby pan jako osoba sprawna, zdrowa siadł powiedzmy na wózek, to zapewniam pana, że z każdego miejsca w tym domu, w każde inne dostanie się pan na tym wózku. Może czasami będzie to wymagało przejechania kawałek dalej, skorzystania z windy zamiast ze schodów, ale na pewno pan się w każde miejsce dostanie. Natomiast już wracając do samego miasta, no trudno sobie wyobrazić, że na przykład obiekty historyczne były przerabiane na przykład w miejsce starych schodów, czy nawet jakiegoś niewielkiego stromego podejścia była montowana winda. Także naprawdę nie wszędzie, mimo silnych starań, nie wszędzie da się to dostosować. Mhm. A jak wygląda proces aktywizacji ludzi starszych u pana w domu spokojnej starości? Zadał mi pan dość trudne pytanie, może nawet nie tak trudne, co obszerne,
dlatego że nie da się na nie odpowiedzieć bez odniesienia się do stanu zdrowia konkretnego mieszkańca. Zupełnie inaczej wygląda aktywizacja osoby, która sama się porusza, ma tylko powiedzmy niewielkie problemy ze stawami, z nogami czy rękami, a zupełnie inaczej osoby, która już praktycznie nie opuszcza łóżka. Także to w zależności od stanu zdrowia, jedne osoby korzystają z rehabilitacji, z ćwiczeń, w ogóle z sal rehabilitacyjnych, drugie, te pozostałe już niestety tylko z rehabilitacji przyłóżkowej. A zdarzają się jakieś konflikty w domu u spokojnej starości? Panie redaktorze, nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie, ale czy zdarzają się jakieś konflikty w normalnym domu? Tak. No więc jeżeli pan twierdzi, że tak, to proszę sobie wyobrazić, że to jest normalny dom, tylko 65 razy większy. Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Zapytam pana dyrektora jeszcze o to, jak to się zaczęło, że pan postanowił zająć się właśnie takim miejscem. No to był taki specyficzny zbieg okoliczności. Wracałem wtedy po studiach i po pracy w Krakowie, wracałem tutaj do Cieszyna, do mojego rodzinnego miasta i tak się akurat złożyło, że miasto miało wtedy obiekt, który po kilka lat trwającym remoncie gruntownym trzeba było uruchomić właśnie na dom spokojnej starości. No i wtedy zaproponowałem miastu, że to poprowadzę w sposób taki trochę komercyjny, trochę bardziej biznesowy niż inne domy, jako że też przez kilka lat prowadziłem działalność i miałem pewne doświadczenie. Natomiast w 2005 roku zmieniła się ustawa i od 2005 roku jest to dom prowadzony tak jak każdy inny dom pomocy społecznej. Natomiast wiele cieszyniaków jeszcze pamięta ten początkowy okres, kiedy były zupełnie inne zasady przyjmowania czy tutaj zapisywania się do tego domu. A jak teraz wyglądają te zasady przyjmowania się? Tak jak powiedziałem, jak w każdym innym domu pomocy, czyli osoba przychodzi tutaj skierowana decyzją z ośrodka pomocy społecznej. Zapytam o pieniądze w takim razie. Proszę bardzo. Ile płaci mieszkaniec? Jakie są koszty, które musi ponieść osoba, która chciałaby tutaj zamieszkać w tym domu? To pana pytanie składa się z dwóch części. Ile płaci mieszkaniec? 70% emerytury. Zawsze tylko czy aż 70% emerytury. Natomiast koszt pobytu to już jest zupełnie inna sprawa. To jest koszt jakby całej usługi świadczonej mieszkańcowi, opieki, jedzenia. To jest pokrywany w tej części przekraczającej odpłatność, jest pokrywany albo przez gminę, albo przez rodzinę, ale to już wynika bezpośrednio z decyzji opieki społecznej. Chcę wrócić jeszcze na moment do bycia burmistrzem. Do tego momentu, do tego okresu, w którym był pan burmistrzem Cieszyna, co uważa pan za swój największy sukces? Na pewno to, że inwestycja, która chociaż z pewnością uprzykrzała życie mieszkańcom, to zapewniła Cieszynowi rozwój na następne kilkadziesiąt lat, czyli kanalizacja. Zrobienie kanalizacji w starym, zabytkowym mieście historycznym, gdzie mieliśmy około 1000 przerwań robót przez archeologów, o czym pewnie ludzie nie wiedzą i denerwują się, czy denerwowali się, dlaczego tak długo trwało, to praktycznie nie było dnia, żeby archeolodzy nie przerywali prac, to zrobienie kanalizacji w takim mieście naprawdę uważam za duży sukces. Czy w trakcie kadencji pojawiły się jakieś problemy, albo czy były jakieś rzeczy, które mimo pierwotnego planu nie udało się do końca tak zrealizować po pana myśli? Wie pan, pytanie, na które można odpowiadać bardzo krótko, że były problemy, albo bardzo obszernie wymieniając je wszystkie, ale myślę, że nie ma kadencji, która by była bez problemów. No tak to wygląda w całej tej naszej rzeczywistości, w naszym samorządzie, że każdy burmistrz, który obejmuje stanowisko, dostaje coś po poprzedniku i zostawia następcy. Ja po poprzedniku dostałem w spadku niejako kanalizację i uważam, że wywiązałem się z tego w sposób prawidłowy, bardzo dobry. Zostawiłem następcy kolejne rzeczy do zrobienia, no choćby węzeł przesiadkowy, który pan burmistrz Macura skończył i też zrobił to w sposób bardzo dobry. Także taka już jest ciągłość samorządu. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze można było zrobić więcej, zrobić mniej, ale uważam, że na te możliwości, które mieliśmy, na te fundusze zostało zrobione naprawdę dużo. Natomiast na wszystkie głosy, niejako krytyki, mogę odpowiedzieć tylko tak, niech każdy, kto krytykuje, zrobi najpierw tyle, ile ja, albo tyle, ile każdy inny burmistrz, a wtedy, patrząc na te realia, niech krytykuje dalej. Na zakończenie wróćmy na moment do domu spokojnej starości, do seniorów. I chciałbym zapytać, czego pan sobie życzy jako dyrektor i jak pan sobie wyobraża najbliższe lata? Panie redaktorze,
Zaczęliśmy rozmowę o tej starości od świata. Wróćmy do tego świata jeszcze na momencik. Tak jak powiedziałem, osoby starsze to trzecia gospodarka w skali światowej. Nazywa się ich już w tej chwili srebrną gospodarką, srebrną ekonomią. Zdarzają się już takie określenia jak srebrny huragan albo srebrne tsunami. Ja mam srebrne w głowie nici. Ja również, ale wrócę z uporem do tych osób 65+, a ani pan, ani ja się do nich nie zaliczamy. Więc pytając, czego bym sobie życzył i wracając jeszcze do początku tej rozmowy, życzyłbym sobie, żeby to określenie srebrna gospodarka w coraz większym stopniu pasowało również do polskich seniorów, żeby to była srebrna polska gospodarka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Naszym gościem był pan dyrektor Domu Spokojnej Starości, pan Mieczysław Szczurak.